Witam w Cmyk Studio. Porozmawiamy dzisiaj o szkole poligraficznej. Zapraszam na reportaż Adriana. Tak? Już wchodzimy? Dobra. Witam Państwa. Znajdujemy się dzisiaj w szkole poligraficznej imienia Józefa Piłsudskiego na ulicy Stawki 14. Jako, że nasze studio dostało dzisiaj pozwolenie na kręcenie szkoły wewnątrz, mam zaszczyt Państwa oprowadzić. Zapraszam! Znajdujemy się teraz wewnątrz budynku. Tuż obok mnie znajduje się Józef Piłsudski, patron tejże placówki. Przejdziemy teraz do prac uczniów. Po raz kolejny znajdujemy się obok patrona szkolnego. Tym razem w nieco bardziej spłaszczonej formie. Praca ta została wykonana przez jedną z naszych uczennic w szkole. Znajdujemy się właśnie w części praktycznej szkoły, w której uczniowie kształtują swoje doświadczenie w takich zawodach jak drukarz, technik procesów drukowania, technik cyfrowych procesów graficznych oraz technik organizacji reklamy. Już dziś możesz dołączyć do jednego z nich. A teraz znajdujemy się w szkolnym bufecie, w którym uczniowie spędzają każdą wolną chwilę. Aktualnie odbywają się lekcje, więc będziemy mogli wejść bez większych problemów. Zapraszam! Nasze produkty są świeże, dobre i zdrowe. Przyszedł w końcu i czas na halę sportową, na której uczniowie odbywają zajęcia z wychowania fizycznego. Zerknijmy, jak im idzie. Szkoła dysponuje również wielkimi i obszernymi korytarzami. Teraz poszukamy kogoś na szybko do mojego wywiadu. Co Pani podoba się w pracy nauczyciela w tej szkole? Praca w szkole jest bardzo ciekawa, pod wieloma względami, bo nie ma dwóch takich samych dni, nie ma dwóch takich samych lekcji, bo nie ma dwóch takich samych klas, tak? I to jest bardzo ciekawe, bo codziennie dzieje się coś nowego i nie ma miejsca na nudę. Czy lubi Pani pracę z młodzieżą? Lubię wyzwania, a młodzież jest nieprzewidywalna, zaskakująca oraz pełna pomysłów. Dzięki temu ja również wciąż uczę się czegoś nowego. Jakie ma Pani plany na przyszłość? Napiszę poradnik dla młodzieży. 1000 sposobów na ściąganie. Okej, dziękujemy bardzo. Czy zawód nauczyciela jest trudny? Jak każda praca, praca nauczyciela ma swoje blaski i cienie. Natomiast w mojej ocenie młodzież to nigdy niekończące się źródło inspiracji. Trzeba tylko znaleźć właściwą drogę, żeby do nich dotrzeć i się z nimi skomunikować. A na dzisiaj to już wszystko, moi mili. Oddaję głos do studia. Dziękuję, Adrian, za reportaż. A dzisiaj to już koniec. Do zobaczenia.